Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sława Jezusu Chrystu. Bracia i siostry, drodzy telewidzowie Telewizji Trwam i Telewizji Gdańskiej, radiosłuchacze Radia Maryja, innych rozgłośni, umiłowani w Panu. Do Kościoła Mariackiego, do świątyni wzniesionej na chwałę Maryi w niebo wziętej, przyszliśmy jak każdej niedzieli na świętą Eucharystię, bo zabiera się w niej całe dobro duchowe. Idziemy drogą wiary, jednoczy nas Jezus Chrystus w Kościele, tym wielkim darze Bożym, posłanym przez Ducha Świętego do całego rodzaju ludzkiego. Pragniemy dzisiaj podtrzymać światło nadziei, która wyprowadza czasem przez duchowy i społeczny nieporządek i chaos na drogi prawdy, dobra, pokoju i ładu. I z takich intencji płynie moje zaproszenie na wspólną modlitwę eucharystyczną, a także włączamy w nią potem modlitwy ekumeniczne w intencji ofiar i o pokój na Ukrainie. Skierowałem je do katolików obrządku łacińskiego i grekokatolickiego, do wyznawców Kościoła prawosławnego, do innych wspólnot chrześcijańskich, a także wyznawców judaizmu i islamu. Przecież my często jednoczymy się na modlitwie we wspólnocie ludu Bożego. I dziękuję wszystkim, którzy zaproszenie przyjęli i przybyli dziś do Bazyliki Mariackiej, a są wśród nich posłowie naszego parlamentu i Parlamentu Europejskiego, ministrowie, rektorzy, przewodniczący Solidarności, duchowni i księża biskupi. A dzięki Telewizji Trwam i Radiu Maryja dotrze ta modlitwa na ogarniętą niepokojem Ukrainę. I niechaj zostanie przyjęta jako świadectwo naszej jedności, braterstwa, empatii, naszej religijnej postawy, naszego zawierzenia miłosiernemu Bogu, który przecież jest dawcą pokoju. To modlitwa za bieg aktualnych spraw na Ukrainie, za mądre i skuteczne rozwiązanie jej trudnych problemów politycznych, społecznych, moralnych, za przełamanie impasu, za wyjście z głębokiego kryzysu, jaki ogarnął państwo ukraińskie, co dla nas, sąsiadów, Polaków, nie jest obojętne. I to, co się działo i dzieje na Majdanie, a także przenosi się na inne miasta, ma wielkie znaczenie i wartość. Tworzy się bowiem społeczeństwo obywatelskie, wspólnota, która sama pragnie decydować o własnym losie, ale przyszedł czas także pacyfikacji, użycia broni, krwi, ran, śmierci, rozpaczy tych, co stracili najbliższych, bratobójczego starcia, racji siły skierowanej przeciw racjom argumentów, sytuacji, kiedy nienawiść poczęła siać spustoszenie także w ludzkich sumieniach. W telewizyjnych przekazach byliśmy świadkami ludzkich dramatów, kainowej zbrodni. Pewnie wielu z was, bracia i siostry, pewnie na widok obrazów przekazywanych z Majdanu doznało skurczu serca, z poczucia bezradności, z niemożności zapobieżenia tego, co się tam działo. Może było i tak,
że tego skurczu ludzkich serc, porażonych widokiem tragedii, było więcej tu, u nas, w Gdańsku, w Gdyni, na Wybrzeżu. U niejednego ze starszego pokolenia powracały bowiem tamte obrazy z pamiętnego grudnia 70 roku, których intensywności nie stłumił upływ czasu. Wciąż przecież 17 grudnia w Gdyni co roku w ten poranek grudniowy zapalamy setki, setki świec. To wtedy komunistyczna, tak zwana ludowa władza strzelała do robotników. Teraz na kijowskim Majdanie konstytucyjna władza strzelała do swoich obywateli. Tu przed 40 lat w Gdyni Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw tankom milicji, a w 2014 roku znowu nieśli ulicami Kijowa takich młodych Janków, którym na imię było Iwanów, Grychorów, Petrów, rannych, broczących krwią, zabitych. Liczby ich dokładnie jeszcze nie znam. Około 100. Umiłowani. Nie jest powinnością biskupa, szczególnie teraz, w godzinie naszej modlitwy, polityczna egzegeza kijowskiego społecznego brzenia, które się przerodziło w wielki społeczny konflikt, który rozlał się po miastach Ukrainy. Widzimy, jak z piedestałów strącane są pomniki Lenina, pamiątki strasznej przeszłości, ateistycznej, zbrodniczej, bezbożnej, komunistycznej ideologii. Wystarczy przypomnieć także tragiczną sytuację na Ukrainie w latach 30. wywołaną przez sztuczny głód. Zginęło wtedy z głodu ponad 6 milionów ludzi. A my dziś przyszliśmy się modlić do Bożej opatrzności, do Chrystusa, aby ci, co w tym sporze uczestniczą, odnaleźli miarę sprawiedliwości, otwarli serce na ducha roztropności i odwagi, która jest niezbędna, aby przezwyciężyć podziały, aby zakończyć eskalację przemocy. Wydarzenia, jakie miały miejsce w piątek, wydawać się mogło, ukazały możliwość pójścia taką drogą, wykreśliły pewne wektory politycznych zdań. I dziękujemy także przedstawicielom Europarlamentu, wśród których był i minister spraw zagranicznych Polski. Na ten czas niepewności, na brak klarowności Jezus ofiaruje nam Ewangelię dzisiejszej niedzieli. Mówi po prostu o trudnej sztuce miłowania bliźniego, tym wielkim nakazie Zbawiciela. Bowiem w godzinie ostatniej, kiedy staniemy twarzą w twarz z Chrystusem, będziemy sądzeni z czynów miłości. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Taka będzie miara dopełnionego życia. Sztuka przebaczania win. To najtrudniejsza sztuka w człowieczym życiu. Nie niweluje potrzeby sprawiedliwości, słusznej kary, zadośćuczynienia, skruchy serca, zrozumienia popełnionego zła. Wieńczy czasem długą drogę, trudną, ale jest jej niezbędnym motywem, koniecznym rozwiązaniem, chrystusowym nakazem, kierunkiem wytyczającym lepszą przyszłość dla każdego z nas, dla wspólnot i dla narodów.
to także wskazanie dla Ukrainy, niezbędne dla jej przyszłości, dla zwycięstwa ducha prawdy, sprawiedliwości. To zwycięstwo, pokładamy w Bogu nadzieję, nastąpi. I na ten czas niepewności, także buty tych, którym wydaje się, że system władzy uzurpuje sobie prawo nielicowania z ludzką godnością do oszustw, gier, wiarołomstwa, święty Paweł przypomina prawdę, że Boga się nie oszuka, nie wyprowadzi na manowce, nie przechytrzy, bowiem On ubiega i udaremnia zamysły przewrotnych. Warto o tym pamiętać i mieć tego świadomość. Drodzy bracia i siostry, drodzy telewidzowie, nasza dzisiejsza modlitwa, wspomniałem już o tym, jest znakiem naszej chrześcijańskiej dojrzałości i powinności, także naszej odpowiedzialności za braci w wierze, za obronę dobra, za przeciwdziałanie złu. Tego uczy nas Jezus, taką drogą prowadzi nas Kościół i modlitwa jest potrzebna. I doświadczali jej ci wszyscy, którzy stali dniami i nocami od grudnia na Majdanie. Modlili się wszyscy i do Chrystusa, i do Matki Bożej, pięknej liturgii rytu wschodniego. To także nasza polska odpowiedzialność i szczególna. Wynika po prostu z naszego losu, z naszej wielowiekowej wspólnoty, historii, ziemi, pamięci, modlitwy Polaków i Ukraińców. Pod niebem Rzeczypospolitej, na czarnoziemiach Ukrainy, nie wszystko przecież w naszych relacjach, jakby to chcieli niektórzy, było złem, krzywdą. Nasza wspólna historia miała różne oblicza. Ukraina była ziemią spotkania, ziemią rodzaju, wielkie dzieła ludzkiego ducha, w pracy ludzkie, które trwają w historii naszych narodów, także w ducha modlitwy. Jakże wiele znaków, tych świętych znaków, spotkać można na ukraińskiej ziemi, a pośród te, które prowadzą do sanktuariów maryjnych. Wielki krok ku temu zrobili w lipcu ubiegłego roku biskupi katolicy obrządku łacińskiego i grekokatolickiego z Polski i Ukrainy, także w relacji i do Rosji, ale to były odrębne porozumienia. I płynie ku wam, bracia Ukraińcy, to gorące polskie życzenie pokoju, ładu serc, zwycięstwa prawdy, także wielkości na miarę dziedzictwa przeszłych wieków. W tych dniach dramatu kijowskiego Majdanu płynie ku Bogu w waszej intencji modlitwa Kościoła katolickiego w naszej ojczyźnie. W najbliższy piątek, 28 lutego, ten dzień będzie ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za Ukrainę. O to prosi Konferencja Episkopatu Polski. Kardynał Angelo Sodano, były sekretarz stanu, w imieniu papieża Franciszka i kardynałów z całego świata, uczestników nadzwyczajnego konsystorza w Rzymie, skierował na ręce ukraińskich kardynałów Mariana Jaworskiego i Ludomira Huzara przesłanie wyrażające solidarność i współczucie dla narodu ukraińskiego. A my dziś tu w Bazylice Mariackiej, w modlitwie dzisiejszego wieczoru, polecamy Bożemu miłosierdziu ducha i duszę bohaterów Majdanu, ludzi w przewadze młodych, wyruszających dopiero w drogę życia. A zaraz z Gdańska, gdy narodziła się Solidarność, bażają prywitati, braty i sestery Ukraińców, w
waszą rydną mową. Rozumiem o wasze bażania buty wylnymi, pragnienia swobody. Zachopluję się waszą odwagą i waszym heroizmom, pyszaję się waszym ukraińskim duchom. Dniami i nocami, koły by moliły się na Majdanie w Kijewie, my były z wami duchom i sercem. W pamięci Polaków żyje solidarność, jaką wy переживаєте зараз в своїй батьківщині. І сьогодні в дню скорботи плачемо з вами і схиляємо голови перед героями Майдану. Молимося за мир в серцях людей цілої України. Мир для України. Слава Україні. Слава героям. Вічна пам'ять загиблим. Браття і сестри, Księga Mądrości dziś czytana niesie przesłanie pewności, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka, że w dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Przyjmie iskry ich życia Bóg, a ci, co zginęli, za lepszy czas Ukrainie wierni w miłości będą przy nim trwali. Złoży z tych iskier ich życia gorejący snop pamięci ukraiński naród na wieczną pamięć. Zapalimy po mszy świętej znicze pamięci, także w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie znajduje się także pomnik naszych braci, którzy w służbie Rzeczypospolitej zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia. Niech trwa światło wiecznej pamięci polskiej i ukraińskiej. Prosimy świętych i błogosławionych, aby przed Bożym tronem orędowali za zwycięstwem dobrej sprawy dla Ukrainy, za przezwyciężeniem konfliktu, za wejściem na drogę pokoju, prawdy i sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, umiłowani. Ponad domami Kijowa jaśnieje kopuła starożytnego monasteru świętego Michała Archanioła. Zniszczony doszczętnie przez władze sowieckie, dziś odbudowany, jest patronem Kijowa. W czasie tragedii Majdanu w jego wnętrzu umieszczono szpital polowy. Ku niemu świętemu Michałowi Archaniołowi kierujemy i my dzisiaj naszą modlitwę. Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu Zastępów Anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Niech przez Ciebie, Królowa Aniołów, niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłoni swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i ześlij nam Jego miłosierdzie. Wyjednaj nam miłosierdzie i pokój dla Ukrainy. Amen.